Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest poniedziałek, 22 tygodnia zwykłego czytamy fragment Ewangelii ze świętego Łukasza z czwartego rozdziału wiersze od 16 do 30. To jest opis wizyty Jezusa w jego rodzinnym mieście Nazarecie. Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozinąwszy księgę, Natrafił na miejsce, gdzie było napisane Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie napaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie. Abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. Począł więc mówić do nich Dziś spełniły się te słowa pisma, któreście słyszeli, a wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust jego, i mówili, czy nie jest to syn Józefa, wtedy rzekł do nich, z pewnością powiecie mi to przysłowie. Lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonaj, że i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co się wydarzyło, jak słyszeliśmy w Kafarną. I dodał: Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, gdy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak, że wielki głód panował w całym kraju, a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wiele trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk na Aman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem, porwali go z miejsca, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Tak, taka dramatyczna wizyta Jezusa. Dramatyczna wizyta Jezusa w jego rodzinnym mieś mie mieście w Nazarecie. I to wszyscy ewangeliści są dość zgodni, że Jezus właśnie został tak nieciekawie potraktowany w swoim rodzinnym mieście. I to jest ciekawe dlaczego. I teraz właśnie po kolei. Po pierwsze, Jezus się w Nazarecie wychował. Yy, dosłownie tutaj pada takie słowo trefo że jakby został w tym mieście wykarmiony. Dokładnie rzeczywiście to słowo trefo mówi o wzrastaniu, wzrastaniu, które wynika z tego, że ktoś jest poprawnie, dobrze, tak jak należy, właśnie karmiony pod każdym względem. To nie chodzi tylko o karmienie takie fizyczne, ale że zostało mu dostarczone absolutnie wszystko pod każdym względem, cokolwiek do tego wzrastania jest potrzebne. Pamiętamy, że Ewangeliści, że Święty Łukasz właśnie takie miał. Sumarium, nie, że hmm, prawda, Jezus wzrastał w mądrości, w łasce u Boga i u ludzi, hmm, to jest właśnie to. Nie? To jest właśnie prawdziwy wzrost człowieka, i teraz Jezus zaczyna działać publicznie, i jakby pokazuje skutki czy efekty tego wzrostu, nie? tego wychowania w Nazarecie. I teraz nagle się okazuje, że to wszystko, co Jezus prezentuje, ta mądrość, której się dziwią mieszkańcy Nazaretu, cuda, których dokonuje, prawda, te znaki Bożej mocy, które towarzyszą Jego nauczaniu. No, wszystko to, o czym czytamy w Ewangeliach, co się działo na początku działalności Jezusa, to też proszę zwrócić uwagę, że te właśnie wszystkie wielkie znaki, cuda, takie wielkie w naszych oczach, oczywiście. Uzdrowienia, egzorcyzmy, prawda, rozmarzenia chleba, cudowne połowy, różne inne rzeczy, to właściwie to jest początek działalności Jezusa, że potem, jakoś to gaśnie, Jezus skupia się na nauczaniu. To to jest ważne tak a propos, żeby zauważyć, właśnie ten rozwój jakby działalności Jezusa w Ewangeliach, nie? że się temu przyjrzeć uważnie, że te cuda, wszystkie to, co nam się najbardziej rzuca w oczy. To właśnie tylko jest początek działalności Jezusa, i to bardzo szybko gaśnie. Jezus skupia się na czymś innym, na tym, po co przyszedł naprawdę. A naprawdę przyszedł dla naszej metanoi, dla naszego nawrócenia. To jest tytuł działalności Jezusa. Jezus od tego w ogóle zaczął swoje nauczanie: od wezwania do nawrócenia. I tak zatytułował wszystko, co robi. Wszystko, co robi Jezus, co mówi Jezus, to jest właśnie ku naszej metanoi, ku przemianie myślenia, przemianie umysłu, przemianie tego, co najgłębsze w nas, żebyśmy zaczęli widzieć prawdę, żeby się spełniły te słowa proroka Izajasza, które Jezus dzisiaj w dzisiejszej Ewangelii cytuje, żeby one się spełniły w nas, nie tylko w naszych uszach, nie tylko na zasadzie takiej, żeśmy je usłyszeli ale żeby te słowa rzeczywiście spełniły się w nas. Tu ciągle trzeba pamiętać o tym, no, że my nie jesteśmy w stanie tak naprawdę nawet dotrzeć do naszych wnętrz. Pismo Święte stoi na stanowisku, że my nawet nie znamy naszych serc, nie jesteśmy w stanie nawet tam zajrzeć, nawet dotrzeć, a już nie mówiąc o tym, żeby te serca swoje, czyli te wnętrza, to co w nas najgłębsze, to co w nas fundamentalne, żeby cokolwiek z tym zrobić. Nie? Że wszystko, co jesteśmy w stanie zrobić, to pozostaje na zewnątrz tak naprawdę. I To jest właśnie, to jest właśnie religijność juda judaizmu czasów Jezusa, to jest religijność czysto zewnętrzna, obrzędowa. I to niestety ciągle nam grozi. Właśnie, bo to dla nas jest łatwe nie? skupić się na tym, co zewnętrzne. Nie? Prawda, na tym, co powierzchowne, bo to potrafimy. Natomiast nie potrafimy sięgnąć głębiej. I teraz Jezus dokładnie po to przychodzi żeby właśnie dokonać metanoi, czyli sięgnąć metanous, nie? czyli jeszcze głębiej nawet niż rozum, niż umysł, nie? poza umysł, poza rozum, nie? Do, do największej głębi w człowieku, tam sięgnąć, tam uporządkować człowieka, prawda? to poukładać nie? i w ten sposób doprowadzić do tego, o czym mówi prorok Izajasz, nie? Prawda? żeby żeby ubodzy usłyszeli dobrą nowinę, żeby więźniowie stali się wolni, żeby niewidomi przejrzeli, prawda? Żeby to się spełniło, ale to się spełnia w największych głębinach człowieka. E, właśnie, proszę Państwa, więc Jezus przyszedł właśnie dokładnie po to i po to się wychowywał, e, nie po to, żeby czynić jakieś zewnętrzne cuda, one są pewnym takim znakiem, które miały ludzi przyciągnąć, zaciekawić, które miały pewne prawdy wyrazić, ale potem Jezus właśnie systematycznie i uparcie prowadził ludzi na głębiny. To jest ta symboliczna scena, kiedy mówi do Piotra, wypłyń na głębie. wypłyn na głębie, nie? że to jest potrzebne. Wychodzenie na głębie ku temu, co najgłębsze. Natomiast mówię, no, nam ciągle grozi pozostanie na tej płaszczyźnie Powierzchowne i to jest właśnie to, co gdzieś tam jeden z, ze zgrzytów, jaki się pojawił w Nazarecie. No, no zrób coś, zrób coś. Nie? Słyszeliśmy, że zrobiłeś to tamto, nie no zrób coś, zrób coś, nie? Mówi, ja jestem darem. Nie? Natomiast my szukamy właśnie atrakcji takich powierzchownych płytkich. Nie, nie szukamy głębi, bo to dla nas jest trudne. No, a grzech pierworodny przyzwyczaił nas do łatwizny. W każdym razie, wracając do tego wzrastania Jezusa, i teraz Jezus, ten Jezus, którego podziwiamy w Ewangeliach, ten Jezus z końcowego okresu jego życia, z tych trzech ostatnich lat życia, bo prawdopodobnie działalność publiczna Jezusa trwała trzy lata. Choć synoptycy, czyli Mateusz, Marek i Łukasz, jakby zamykając swoją opowieść o Jezusie w jednym roku, prawda, no zwłaszcza Łukasz, który chce pokazać to spełnienie się roku łaski Pana, prawda, to jednak tak naprawdę chyba najlepszą chronologię podaje święty Jan. Chyba najbardziej, to najdokładniej to czasowo układa i według świętego Jana to działalność Jezusa trwa 3 lata. Więc te 3 lata, to co podziwiamy w Jezusie w tym końcowym okresie jego ziemskiego życia, to tu sobie czytamy, jest wynikiem Owocem jego wzrastania w Nazarecie, że Jezus w Nazarecie, to, 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 to pierwsze zdanie dzisiejszej Ewangelii, jakby pokazuje, że jakby jest kluczowe, że Jezus w Nazarecie, nie? W tej codzienności szarości, takiej nieciekawości Nazaretu, pa pamiętamy, prawda, Natanaela, czy może być co dobrego z Nazaretu? To Nazaret, dziura jakaś, nie? Czy może być co dobrego z Nazaretu w ogóle, nie? Co tam już... Proszę zobaczyć, My też mam takie pojęcie, nie? że tam z jakiejś wiochy może być dobrego. Nie? O, tu miasto wielkie, nie? tu inteligencja, elita, o, o tu. Nie? Prawda? Więc, a tymczasem co mówi Pismo Święte? Że właśnie tam w Nazarecie, tam gdzie Jezus żył, tam gdzie jakby ojciec poprzez splot różnych wydarzeń swojego syna umieścił, Prawda, w takie życie, jakie ojciec dał synowi, ziemskie życie, jakie ojciec dał swojemu synowi, ojciec niebieski, że to było wszystko, co on potrzebował, żeby dojść do takiego momentu, jak się ukazał publicznie, żeby być takim, jak go podziwiamy w działalności publicznej. To właśnie tam wzrósł, tam się wychował, tam był przez ojca dzień po dniu w pełni, dokładnie tak, jak trzeba karmiony. I nie miał tam nie wiadomo, jakich atrakcji, nie miał tam pałaców, nie miał wykwintnych potraw, yy, nie miał służby, nie wiadomo czego tego wszystkiego, co nam niby brakuje. Karty kredytowe, konta, prawda, smartwatcze, smartfony, smart nie wiadomo co, smartkary, prawda, samochody wypaśne, jakieś domy wygodne, nie wiadomo, prawda, jaka sława, jakie rzeczy, nie wiadomo co uważam, że jest nam potrzebne. Żeby wreszcie być dobrym, nie? Jakbym miał taki różaniec, już dopiero modlił, ale ponieważ mam zwykły różaniec, no to, to, no to mi modlitwa nie idzie, nie? Jakbym, prawda, miał tamtego proboszcza, a nie tego, o, to bym wtedy wzrastał duchowo, nie? A ten proboszcz, który jest w mojej parafii, no to wszystko jego wina, że ja nie wzrastam duchowo. Czyli krótko mówiąc, Ojciec Niebieski myli się w tym, jak nas karmi. Nie? Myli się w tym, jakie nam życie daje, jaką nam daje codzienność, myli się w tym, w jakim miejscu i czasie nas umieścił. We wszystkim Ojciec Niebieski się pomylił. Rozumiecie problem? To jest wasze zderzenie w Nazarecie. Że Jezus im to pokazał, że ta codzienność, szarość Nazaretu, to, co nas ludzi najbardziej zniechęca, moja codzienność, moja szarość, moja zwyczajność. To, co mam, to, co przeżywam, to, co doświadczam na co dzień i to, czym dysponuję na co dzień, że to jest takie, nie? że trzeba czegoś więcej. Nie wiadomo dokładnie czego, ale czegoś więcej. Nie? I albo tak żyjemy na przeczekanie, aż nadejdzie to, co ma nadejść, tylko że nie wiemy za bardzo co, dlatego nigdy, nie nigdy się tego nie doczekamy, bo nie wiemy, co ma nadejść, ale na pewno nie to, co nadchodzi. Na pewno nie to, co mam, na pewno nie to, gdzie jestem, na pewno nie to, kim jestem, ale nie wiadomo co. Nie? Albo próbujemy szarpać, sięgać nie wiadomo po co. Zobaczcie, no to jest właśnie grzech pierworodny. To właśnie do tego doprowadził nas duch w grzechu pierworodnym: do przekonania, że to, w co wyposażył mnie ojciec, życie, jakie mi dzisiaj dał. Ta codzienność, którą mi dzisiaj dał, ten, to miejsce, ten czas, te warunki, w których mnie umieścił, to jest zły pokarm. To ojciec się pomylił mnie, karmiąc w ten sposób. Prawda? No to jest właśnie to, nie Raj, nie? Że ojciec dał Adamowi Ewie wszystko, co potrzebowali właśnie dzisiaj. Nie? Dokładnie tak, jak potrzebowali, żeby wzrastać. Wzrastać, nie? A Zeduk doprowadził ich do przekonania, że czegoś tu brakuje i trzeba nie wiadomo, po co sięgać. A ponieważ sięgamy, nie wiadomo właściwie po co, no to wierzchnie zostajemy z niczym. Nie? To wierzchnie zostajemy z niczym. I teraz Jezus przychodzi nam to wszystko poukładać, żebyśmy dali się nawrócić, dali się przemienić i żebyśmy na nowo uwierzyli, że to, co ojciec z nami robi na co dzień, to, 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 to co mi daje na co dzień, to jest dokładnie ten pokarm, którego ja dziś potrzebuję, żeby wzrastać, żeby stawać się coraz bardziej jak Bóg, żeby stawać się coraz bardziej jak Jezus. Jezus po pierwsze, to jest to fundamentalne, Jezus to pokazał, że ta codzienność Nazaretu, która była mu fundowana przez Ojca dzień po dniu, wystarczyła i była dokładnie tym, co on potrzebował, żeby ostatecznie objawić się Izraelowi taki, jaki się objawił i nam wszystkim. To jest coś, do czego Jezus chce nas doprowadzić, to jest prawdziwe wyzwolenie. Bo zobaczcie, jak my czujemy się zniechęceni, uwięzieni przez nasze codzienne życie, jakbyśmy chcieli się z naszej codzienności wyrwać, prawda? Jak my jesteśmy ślepi, niewidomi, nie widzimy Boga nie? w naszej codzienności, bo w naszych oczach ta codzienność nie jest taka, jak powinna być. Nie wiadomo, jaka powinna być, ale na pewno nie jest taka, jak powinna. Nie? Prawda? I właśnie się czujemy ubodzy, tak, pozbawieni nie wiadomo czego, nie wiadomo dokładnie czego jesteśmy pozbawieni, nie wiadomo dokładnie czego nam brakuje, a na pewno nam brakuje, nie? uważamy siebie za biednych, za ubogich, nie? Zobaczcie, ile w nas jest narzekania, jojczenia na naszą codzienność, na to, co mam, kim jestem, jaki jestem, prawda? Jakie jest moje życie? Ile jest jojczenia, narzekania, ile jest przekonania, że... Ja już jestem najbardziej pokrzywdzony na świecie, najbiedniejszy, mi to najbardziej brakuje, już wszyscy mają lepiej, prawda, a ja to już koniec, nie? Ja ciekawe, jakby tak Bóg przyszedł i powiedział, no dobra, jak ci tak źle, no to ci zabieram to wszystko, nie? Od czego mam zacząć? Zabieram ci to, co masz. Nie? Od czego mam zacząć? Wybierz, od czego mam zacząć. O? Właśnie, proszę Państwa, nie? I tylko dlatego uważamy siebie za ubogich, bo wchodzimy w takie właśnie. Dajemy się wciągać w to, w co Ewa się wciągnęła. W ojczenie, w narzekanie, a tego mi brakuje, a tamtego, a to jest nie tak, a to jest źle. Czyli ojciec wszystko robi źle. Biblia pokazuje Ojca Niebieskiego, Biblia pokazuje Boga jako tego, który wszystko robi dobrze, wszystko dobrze urządza. A potem właśnie dajemy się wciągać w krytykowanie. Nie, my wiemy lepiej. Ojciec wszystko zrobił, że w złym miejscu mnie umieścił, w złym czasie, nie takie życie mi dał, wszystko jest nie takie. Nie wiadomo, jakie powinno być, ale na pewno, te, ale to, co mam, na pewno jest nie takie. I właśnie dlatego uważamy siebie bez przerwy za, za ubogich. Dlatego uważamy się za więźniów, bo jak wszystko jest nie takie... A z drugiej strony widzę, że nie jestem w stanie uciec przed swoim życiem. No tak jak Kain, gdziekolwiek nie ucieknę, to dalej jestem tym, kim jestem. Nie jestem w stanie uciec przed sobą, przed swoim życiem. No jestem jednym wielkim wiezie. No, tak chodzę nieraz po kolędzie i tak słucham, tam się, no jak tam, jak się żyje? O, no wie ksiądz, żyje się, bo musi. Biedni niewolnicy życia. Biedni niewolnicy życia, nie? Życie jest pułapką, nie? To wasze Grecy tak podchodzili, dlatego wyśmiali Pawła, jak usłyszeli o zmartwychwstaniu. Bo Grecy podchodzili do tego tak, że ciało życie jest pułapką dla duszy, nie? że dusza to by, prawda, nie wiadomo jak się rozwinęła, tak, dusza ludzka, gdyby nie to, że jest w pułapce ciała, w pułapce tego życia. I to wszystko polega na tym, że z tej pułapki się wyrwać jak najszybciej. Nie? Stąd się pojawiła taka herezja, nie? że to trzeba zrobić wszystko, żeby ciało sobie zniszczyć i wreszcie umrzeć. Nie? Właśnie to jest ciekawe, nie? że nie popełniać samobójstwa, bo to oczywiście jest niemiłe Bogu, ale robisz takie rzeczy, by jak najszybciej się wyniszczyć, umrzeć i wreszcie wyzwolić swoją duszę z pułapki tego życia, tego ciała. Nada ja teraz Jezus pokazuje coś dokładnie odwrotnego, nie? On się wciela, on się wciela i mało tego, jak mu ciało zabiją, to zmartwychwstaje, odbudowuje to ciało, nie? I co teraz? No i właśnie Grecy się pukają w głowę, no co Ty, Pawle, nam mówisz. Już to idzie dokładnie w odwrotną stronę, niż my uważamy. Ja właśnie dlaczego uważamy nasze życie, nasze ciało za pułapkę? No bo najpierw daliśmy się wciągnąć właśnie w to jejczenie, że wszystko jest źle, wszystko jest nie tak, ojciec wszystko zrobił źle. Nie? I dlatego trzeba wiać, trzeba uciekać. Nie? No a nie umiem za bardzo uciec, no to jestem więźniem biednym, pokrzywdzonym więźniem życie mnie skrzywdziło, nie? że w ogóle żyję, nie? że w ogóle się dzisiaj obudziłem, że jest fundamentalna krzywda, nie? bo wszystko jest nie tak. Nie? No i właśnie niewidomym przejrzenie, żebym wreszcie ja, ślepiec, ujrzał, nie? ujrzał, ujrzał, że to sam Bóg, sam Bóg codziennie przychodzi sam Bóg zaprasza mnie do życia. Sam Bóg w swojej miłości projektuje moje życie w taki sposób, że było jak najlepsze, jak najlepiej dobrane do mojego prawdziwego rozwoju, do mojego stawania się jak on. Nie? Jezus wykorzystał wszystko w swojej codzienności Nazaretu, nie odrzucił niczego, co Ojciec mu serwował, tylko przyjął z wdzięcznością i błogosławieństwem. To jest ważne. Nie? Zobaczcie, że jak Jezus coś bierze w ręce, to zawsze po pierwsze dzięki czyni błogosławi. Nie? Ojca, nie? cokolwiek ojciec składa w ręce syna. I to jest styl życia Jezusa. On po pierwsze dziękuje Ojcu za wszystko i błogosławi Ojca za, za, za wszystko, za każdy element swojej codzienności. A ponieważ my nie dziękujemy i nie błogosławimy, tylko jej czymy i narzekamy, no to nie umiemy przyjmować. Nie? I teraz Jezus obwuje... Rok łaski od Pana. Ten rok łaski to taka była instytucja starotestamentalna, że raz na 50 lat był taki rok, rok właśnie łaski, że każdy wracał do swojej własności i niewolnicy odzyskiwali wolność. Na przykład, jak ja z biedy byłem zmuszony sprzedać tobie mój dom. To w roku łaski ty mój dom musiałeś mi oddać, dlatego Stary Testament przewidywał, że jeżeli na przykład ja sprzedawałem dom czy ziemię, to, to dom czy ziemię czy cokolwiek trzeba było wyceniać, w zależności od tego, jak blisko jest ten rok łaski. Nie? No bo, bo ja ci sprzedałem, ale w roku łaski ty musiałeś mi to zwrócić, prawda? Więc im bliżej był ten rok łaski, tym ceny były niższe, no bo, no bo coraz krócej mogłeś to użytkować. Nie? Właśnie, że to jakby każdy miał wrócić do swojego życia, nie? do swojego życia, które przez te 50 lat cierpliwie od tego życia odchodził. Nie? Miał wrócić. Tylko że teraz Jezus jakby przychodzi, żeby pokazać najgłębszy sens tego roku łaski. Nie? To ten rok łaski, ta łaska to, to, to nie jest taka łaska jak w innych miejscach, w sensie Haris tylko to jest taka łaska w sensie dektos tu jest takie użyte słowo dektos i dektos to jest właśnie takie życzliwe, wdzięczne takie pełne ochoty przyjęcia czegoś nie? dektos to jest coś bardzo życzliwie bardzo ochotnie przy, przy, przyjętego i teraz Jezus obwuje rok łaski Pana w sensie życzliwego, wdzięcznego chętnego, ochotnego przyjmowania Przyjmowania. Zobaczcie, Jezus w naszym imieniu przyjął, wypił wszystko z rąk ojca. Tak jak ojciec mu dawał. Dlaczego? Bo my tego nie potrafimy. My, skażeni narzekaniem grzechu pierworodnego, nie potrafimy pić kielicha naszej codzienności z rąk ojca. Nie widzimy, że to jest miłość ojca. A Jezus to wszystko ochotnie, chętnie przyjął. I pokazał, dokąd go to doprowadziło do tego, co podziwiamy w, jego, w działalności publicznej, do tego, co podziwiamy w zmartwychwstaniu. On niczego nie odrzucił, ale wszystko przyjął z wdzięcznością i błogosławieństwem. Czy potrafisz przyjmować z wdzięcznością i błogosławieństwem każdą chwilę swego, swojej codzienności, każde wydarzenie swojej codzienności, każde zadanie swojej codzienności? Po pierwsze, dziękować i błogosławić. Eucharystia jest szkołą życia codziennego. Wziął chleb, i dzięki czynił i błogosławił. I to błogosławił odnosi się do Ojca Niebieskiego. Dzięki czynił po grecku Eucharysta. Eucharystia dzięki czynienia. Czy Twoje życie jest Eucharystią i błogosławieństwem. Błogosławie, błogosławieństwo, prawda? Błogosławić to po grecku jest eulogeo, czyli jakby dobrze mówić. Eulogeo, dobrze mówić o kimś. Czy ty w sobie, w sobie, nieustannie dziękujesz Ojcu i w sobie, w sobie, nieustannie dobrze mówisz o Ojcu? Czy naprawdę dobrze mówisz o Ojcu w tej chwili? Nie? Czy na przykład nie zaczynasz narzekać, że ten ksiądz już za, za długo gada? nie? <grywki> Właśnie, ale no, czy w każdej chwili swojej codzienności potrafisz mówić dobrze o ojcu, że ojciec dobrze wszystko zrobił, że to, co cię spotkało, to, co się właśnie dzieje w tej chwili w Twoim życiu, że to ojciec wszystko dobrze zrobił? I właśnie widzicie, tu jest problem. Że jeżeli my nie widzimy, że wszystko jest dobrze, bardzo dobrze, to znaczy, że nie widzimy tak jak Chrystus, tak jak Bóg i potrzebujemy modlić się tak długo, aż zobaczymy wszystko dobrze. Bo jeżeli widzimy swoje życie, swoją codzienność, choć w jakimkolwiek zakresie, że jestem tutaj w tym zakresie biedny, ubogi, pokrzywdzony, tu jestem więźniem, to znaczy, że jestem ślepy. Jeżeli jest jakiś kawałek mojej rzeczywistości, mojej codzienności, mojego życia, samego siebie, którego ja nie potrafię traktować jak dektos, jak coś, co jest chętnie, ochotnie, wdzięcznie, z radością przyjęte, Ciągle potrzebuje nawrócenia, ciągle potrzebuje przejrzenia, ciągle potrzebuje Chrystusa. A ten Chrystus jest, jest. Zobaczcie, on to, o tym mówi. Nie? Ten Najman, ta, ta wdowa yy, ta, w, 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 Naman i <laughs> Najman. Naman i ta wdowa Sarepty Sydońskiej nie? to są takie osoby, yy, które potrafiły zrozumieć, że w Izraelu jest ktoś, ktoś kto jest rozwiązaniem ich codziennych problemów. A, a, a Izraelici sami nie potrafili tego dostrzec. Gdy Naaman przyjął do króla izraelskiego, król izraelski rozdał szaty. Nie? I Elizeusz dopiero posłał do króla izraelskiego, żeby się dowiedział, że jest prorok w Izraelu. Że on tam żył, był, do, do, dostępny dla wszystkich. A czy ktoś z tego skorzystał? Prawda? To samo Eliasz i wdowa w Sarebcie sydońskiej. Nie? Izraelici uważali, że Bóg Jahwe to jest nieprzydatny, bo nie spełnia ich życzeń. O, że Baal jest lepszy. O. I się to jest właśnie to, że my najpierw idziemy w swoje oczekiwania, a potem, kiedy Bóg prawdziwy, kiedy Jezus tych moich oczekiwań nie spełnia tak, jak ja chcę, no to sobie szukam innych bożków, nie? Kasy, władzy, znajomości, przekursa, nie wiadomo czego, bo żeby było tak, jak ja chcę. Bo, bo tak, jak robi Jezus, tak jak Bóg projektuje moje życie, to jest źle, to jest niedobrze. Da? Dlatego papież Benedykt mówił, że ostatecznym skutkiem i nieuniknionym skutkiem grzechu pierworodnego jest okultyzm. Okultyzm właśnie w tym sensie, że szukanie sposobu na Boga, żeby Bóg się dopasował do moich oczekiwań. To, co mówił ksiądz Jan Kaczkowski, ja przepraszam, że to powiem, ale to jest zdanie księdza Kaczkowskiego, on to powiedział wyraźnie. Że takie msze, tak zwane charyzmatyczne, to mówi, jemu się kojarzą z takim tupaniem na Pana Boga, żeby zrobił to, co my chcemy. Z szukaniem sposobu na Pana Boga, żeby zrobił to, co my chcemy. Nie? To jest trochę Nazaret, nie? Wzrób, nie? A Jezus mówi, ale ja troszeczkę po co innego przede. Przedem uzdrawiać wasze łepetyny, wasze wnętrza, wasze serca. Żebyście wreszcie przejrzeli i zobaczyli, że wasza codzienność jaśnieje moją obecnością. Ja jestem. Ja jestem, tylko że wy uważacie mnie za bezużytecznego, bo ja nie robię tego, co wy chcecie. I teraz sztuka nie polega na tym, żeby iść coraz bardziej egzotyczne, prawda? Modlitwy, obrzędy, nie wiadomo co, żeby zmusić Jezusa, żeby zrobił wreszcie to, co ja chcę, tylko zrozumieć, że Jezus przedotworzyć mi oczy, że On wszystko, na, naprawdę, że On wszystko robi dobrze. Że On wszystko robi dobrze. I żebym zaczął to wszystko przyjmować z wdzięcznością, z ochotą, z miłością. Poddawał się temu, co on, robi, co on ze mną robi na co dzień, i dał się w ten sposób kształtować na Jego obraz, Jego podobieństwo. No i to się strasznie podobało mieszkańcom Nazaretu. I teraz jest pytanie, czy rzeczywiście ja chcę pójść w tym kierunku? Czy dalej będę zawinięty na szukaniu sposobu na Boga, żeby go przemocą, torturami zmusić, żeby on wreszcie zaczął robić to, co ja chcę? A Bóg przed. Dokładnie zrobić coś odwrotnego, żebym zrozumiał, odkrył, że to, co On czyni jest dobre, bardzo dobre. I żeby mnie nauczyć przemienić swoim duchem, swoim tchnieniem do tego stopnia, żebym ja z Nim, razem z Nim zaczął żyć Jego stylem życia, właśnie we wdzięczności i błogosławieniu Ojca za każdą chwilę mego życia. I to dopiero mnie nauczy przyjmować moje życie korzystać z Niego w taki sposób, jak zamierzył Ojciec. To jest kłopot, nie? że cel Ojca i mój się kompletnie rozjeżdżają i dlatego według mnie Ojciec wszystko robi źle. Nawrócenie, proszę Państwa, nawrócenie. Jezus nie przed zmieniać rzeczywistości, bo rzeczywistość jest dobrze stworzona. Przed zmieniać nasze serca, nasze łepetyny. Tylko czy my się na to zgodzimy? Czy my naprawdę na to się zgodzimy, na ten kierunek otwierania nam oczu na to, że wszystko w moim życiu, w mojej codzienności jest dobre, bardzo dobre? Czy ja się nie zawinę właśnie na tym temacie, że na siłę musisz wszystko zmienić, bo ja się nie godzę z moją codziennością? Czy ja jestem w stanie zgodzić się, żeby Jezus doprowadził mnie do pokochania mojej codzienności taka, jaka jest, bez zmieniania jej? Natomiast my ciągle wpadamy w taki błąd, że ja pokocham moje życie pod warunkiem, że Pan Bóg zrobi z moim życiem to, to i to. Ja pokocham siebie pod warunkiem, że Pan Bóg zmieni mnie tak, tak i tak. A Jezus przychodzi i mówi, nie, ja chcę zmienić ciebie w taki sposób, że ty, żebyś ty pokochał siebie, swoje życie, rzeczywistość wokół siebie i swoich braci i siostry, wszystko, żebyś pokochał dokładnie takie, jakie jest w tej chwili. I dopiero jak ja się zgodzę kochać wszystko i wszystkich dokładnie takich, jak jest w tej chwili, dopiero wtedy zobaczę wszystko dobrze i będę wiedział, co dobrego z tym zrobić. Dopóki ja tego nienawidzę, nie godzę się, to będę tylko niszczył. Właśnie, więc to trzeba dobrze zrozumieć kierunek, w jakim nas prowadzi Jezus i czego możemy po Nim się spodziewać i oczekiwać, że no widzicie. Że mieszkańcy Nazaretu tak nienawidzili swojego życia i swojej codzienności, swojego Nazaretu, że kiedy Jezus przyszedł im to objawił, że ich Nazaret, ich codzienność jest bardzo dobrze zrobiona i pokazał im, że mi to wystarczyło, żeby być takim, jakim mnie podziwiacie, to nagle wszystko pękło. Nie, nie, takiego Boga to nie chcemy. Chcemy Boga, który nas wydobędzie z Nazaretu, zaprowadzi nie wiadomo gdzie, ale na pewno nie do Nazaretu. Nie chcemy Boga, który mówi, tu wszystko jest dobrze, ja wam utworzę oczy na to, że wszystko jest dobrze. Nie, 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 nie zgodzimy się na to, że tu wszystko jest dobrze. Nienawidzimy naszego Nazaretu, naszej codzienności, nigdy się nie zgodzimy tego kochać. I tak się trafia właśnie, i tak się żyje w piekle. W piekle codzienności, której nienawidzę. A Jezus przed mnie doprowadzić do tego, żebym ja pokochał. Pokochał. Wasze dokładnie to, co On mi daje, co ze mną robi w mojej codzienności. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.